Cześć wam wszystkim, z tej strony Draka i wracamy do Horizon Zero Dawn i tak, jesteśmy... A nie, już myślałem, że będziemy mieli znowu jakby Netflix Adaptation Aloy, ale nie tym razem. Jesteśmy w sercu matki, znowu na terenach Nora. Pokonaliśmy ostatnio Gromoszczęka. Pomogliśmy wojownikom odeprzeć atak. I teraz mamy iść pogadać z matronami. Ja tam naprawdę mam je w dupie, ponieważ wchodzimy do góry. W górę. Nie na górę, do środka góry, jawnie do środka góry. I rozjebiemy tym wszystkim biednym, głupkowatym Nora ich żałosne muszczki. To jest właśnie plan działania, tak. O, to ten gościu! Ja! Aloy zatkało, nie powiedziała nic. A on nie odpowiedział nic. Jakby gra uciany dialog w tym momencie. Can't have a tribe without a war chief. I was wounded in combat. I make no apologies. Of course not. Why would you get started now? Ten gość jest takim przegrywem. Many tried to kill me, Resh. Care to take a turn? Too many witnesses. To jest jego problem. Czujecie, jakby ten gość jest takim przegrywem i takim czadem jednocześnie. Na pytanie, czemu nie spróbujesz mnie zawieść, powiedział zbyt wielu świadków, jakby bez mrugnięcia okiem. Ten gość. Aloy. Oh, you've returned. Teb? I znowu się dialog uciął. O co chodzi? Are they serious? A gash or two. Nothing I couldn't sew back together with a needle and thread. Lubię twoje podejście. Guess being a stitcher came in handy in combat after all, huh? Yes, I suppose it did. Have you traveled far? Wszędzie. You wouldn't believe the things I've seen, Teb. I knew you'd come back for us. You should speak to the high matrons. No, czy są jeszcze to jakieś imienne osoby poza matronami? O, Varl. On jest imienną osobą. In a moment. I meant to ask you some things. Of course. Serio? A, o tym wszystkim już gadaliśmy chyba. Tak, to wszystko już obgadaliśmy. Nie kojarzę, by były tutaj jeszcze osoby, które... Aloy! Glad to see you again. You've come back! Kim jest kurwa Fia? Come. Zaraz, Tereso, spokojnie. Foolish woman, you welcome a curse. A, to laska od lekarstw. Her very presence here is a blasphemy. O mój Boże, tyle osób naraz mówi. May the goddess protect. The outcast girl. You taught me a lesson. Czy to jest gościu, który zamknął się przed nami w domu? Czemu część z tych postaci zasłużyła na to, by mieć zbliżenie i dialog, a inne tylko odpalamy niczym dzienniki? Zakładam, że gdybyśmy nie robili tych sidequestów, tych postaci tutaj też by nie było? Tak mi się wydaje przynajmniej. Song and legend. All mother, give all me strength, so I am worthy of your remembrance. Aloy. It's Aloy. No i to ta parka z początku, w sensie chyba jakby ojciec i córka, jeśli nie mylę. Aloy, you've returned. A to ten babka od dziwnego brata. I wiecie, wszystko comes together, nice. Aloy, remember us? Tak, tak. Mother's spear with us. Everything else we had to leave behind. Glad to see you have it. I know what it means to you. I hope the enhancement to your spear has proved useful. Oh yes. Tak, to jedyne ulepszenie włóczni w tej grze, w sensie jedno z dwóch, drugie dostaniemy niedługo, ale no. Okej, to jest super. To mi się podoba. Podoba mi się, że są tutaj te wszystkie postacie, którym pomogliśmy. Brom has been having some difficulty. He'll do better now that the explosions have stopped. Wiecie, daje to takie budowanie świata, że faktycznie te osoby miały wolę przetrwania dzięki temu, że im pomogliśmy. To jest
Całkiem spoko. Nie ukrywam. Coś tu jeszcze zostało? Chyba nie. Jej nie pamiętam. So, you have finally returned. She not only returned, but ta kobieta dostała jakiegoś ataku na naszych oczach. Outside, she brought low a corrupted Thunderjaw. She lifted the siege. How was this done? Silna, niezależna kobieta, bitch. Have you returned to speak with the goddess, Aloy? Yes, I guess you could say that. I think it'll work this time. Sisters, surely we cannot permit this. Because of her, our tribe teeters upon extinction. What if she has come to wake her father, the metal devil? Nie mam ojca. She means to finish our destruction. We must stop her. She is a curse made flesh. Nie warto. She will be the end. Po prostu nie warto. Aloy, talk amongst yourselves. Hold for identiscan. Error. Alpha registry corrupted. Correction. Alpha registry restored. Boom, bitch. Confirmed. Entry authorized. Na ziemię łachmyci przede mną. You are clear to proceed. Dla tych ludzi w tym momencie Bóg kurwa schodzi na ziemię. To tak jakby wasz prywatny Bóg, niezależnie jaką religię wyznajecie, dosłownie stanął kurwa przed wami. To jest jakby rozpierdziela mnie, jak w sumie jakby gra niewiele w sumie w tym momencie z tym robi. Na zasadzie my jako gracze i Aloy jako postać wie, że wierzenia Nora są kurwa zlepkiem bullshitu i nie mają żadnego znaczenia, ale dla tych Nora dosłownie Bóg stąpuje przed nimi i jakby bawi mnie to ponownie, to jest takie pozytywnie mnie to bawi i tak, żeby nie było, to jest coś, co uważam za całkiem cwane. To jest ten element gry, który jeśli chodzi o napisanie, podoba mi się i może nawet minimalnie kind of warto było męczyć się z idiotyzmem Nora przez pierwsze godziny tej gry. Ponieważ tak, teraz mieliśmy build-up i teraz mamy konsekwencje tego build-upu, mamy, wiecie, zakończenie tego wątku i jest to satysfakcjonujące, jakby ponownie to powiem. Aloy w bardzo casual sposób sprawiła, że wierzenia Nora ilekolwiek ma plemię Nora, nie wiem, setki lat zakładam, nagle wszystko się ziszcza na ich oczach i właśnie Aloy robi to super casual, co jak raz jakby twierdzę, że akurat fajnie działa dla jej postaci. I lubię ten moment. Potem jeszcze będziemy mieli jakby mały myk z tym związany, ale no. Ale tak, jakby nie bądźmy zbyt szczęśliwi, bo teraz czas na fabułę! I teraz w ogóle najpewniej już dotarło to do was. Ale tak, to wiecie, góra wszechmatka, którą wyznaje plemię Nora. Well, de facto nie mylą się, jakby wszechmatka jest, bardzo naokoło jakby omawiając to, jest tym, w co wierzą. Jest matką całego plemienia, to stąd jakby przodkowie aktualnych Nora wszyscy wyszli z tej góry. A wiecie, jakby maszyna próbowała się dorwać wcześniej do zamkniętych drzwi tego bunkra, gdzie rodziło się nowe pokolenie ludzi i stąd wiecie, jakby metalowy diabeł w drzwiach, więc to jest fajne, to jest najbardziej chyba cwana rzecz w tej grze, jeśli chodzi o pisanie i takie, wiecie, połączenie, które kiedy, wiecie, pomyślicie sobie o wszystkim, co Nora mówią, to
teraz mamy bardzo fajne wyjaśnienie tego i to jest właśnie, to nie jest, wiecie, wyjaśnienie in your face, tylko takie bardzo fajne, o hej, gracz musi dodać 2 do 2, gra nie zrobi tego za niego, że tak, wszechmatka Nora faktycznie jest, no, matką ich ludzi, jest wielkim mechanicznym inkubatorem, z tego wyszło całe plemię. To, że potem zaczęli ten inkubator czcić, to trochę inna sprawa, ale wiecie, o co chodzi. I tak, jakby jakkolwiek, wiecie, było fajnie i miło, teraz czas na ponownie jakby czas sobie pochodzić i posłać dzienników. Tu jest zamknięte. Z tamtymi drzwiami wyjdziemy. Ta lokacja to jedno wielkie kółko. I tak. So this is Aluthea. This is what... Mamy rysunki na ścianach. I mam tutaj lalki dla dzieci, ponieważ tak, wiecie, dzieci faktycznie tu mieszkały przez dosyć długi czas, nim nie były gotowe wyjść na świat. I nie, nie wiecie, to nie jest jakby aktualne plemię, nie, nie, to po prostu ich... So these are artificial wounds. Ich przodkowie. So this was it. Where you were born. But why? Dziwne, że niekiedy te pseudodzienniki są marnowane na takie... jakieś, wiecie, zapiski danych czy coś takiego. Kolejny mały tekścik tylko. These look like cribs. The cradles of a cradle facility. And those things, the multi-servitors, they took care of them. There was no one else. Miło by było, gdyby kamera robiła jakieś zoomy do rzeczy, o których akurat Aloy mówi, bo... Okej, okay, tutaj mamy plac zabaw dla dzieci, to jest jasne. W ogóle jak na... Wszystko porośnięte syfem, to te klocki dziecięce bardzo ładnie się zachowały. Musiały być robione z jakiegoś kurwa super plastiku rozkładającego się miliardy lat czy coś takiego. Ale tak, jakby... Czy to... Aha, dobra, tak. To są te kołyski. Botów nie widzę. Ale tak, mamy tutaj kołyski przed nami. Żadna nie jest do odczytania. O, ale za to mam tutaj coś do odczytania. Aloy dalej przeskakuje, kurwa, po absolutnie wszystkim. Dziewczynę roznosi energia. Another day has passed. You mean the lights got dim. I don't want to sleep, mother. I know, but it is time to get some rest. No, ona jest robotem, tak? A tu jest bot. Najtęższe umysły na naszym świecie nie były w stanie przygotować tych robotów na koszmar, jakim są kurwa małe dzieci. Jakby apokalipsa to jedno, to możemy przetrwać, ale jakby grupka kurwa rozpieszczonych bachorów. Oh boy! Tutaj nawet gromoszczęk kurwa nie da rady. Day. That's what you always say. We want it now. It's big down there. Now, father. Children, that area is not yet available. Get him! Physical aggression detected. Physical aggression is not permitted. O, widzę, że bot zniszczył je w walce wręcz. Children, may I be of assistance? Go away, healer. We
Lena, you have suffered mild bruising. Go away! Blue is the color of the sky. White is the color of clouds. Yellow is the color of the sun. Green is the color of grass. Flowers can be any color. Take a look. These are yellow and black, and they love flowers. Here they come. Ten mały dziennik ma nam wyjaśnić, czemu w postapokaliptycznym świecie Horizona, gdzie społeczeństwa i kultury utworzyły się od nowa, dalej znajdujemy tyle znanych nam pojęć. Ponieważ tak, pierwsze pokolenia wychodzące z kolebek miały, pierwsze primo, było uczone po angielsku, stąd właśnie językiem świata Horizona jest po prostu angielski, bo w tym języku były uczone. I dlatego mają te same, wiecie, nazwy, co w naszym świecie. Dlatego, wiecie, nie nazwały, nie wiem, kolorów inaczej, nie powymyślały nowych słów. Dlatego znają taki termin jak słońce i tak dalej. Wiecie, to jest taka mała rzecz, ale no, to się zastanawia, okej, okay, macie zupełnie inny świat, zupełnie inną kulturę, więc czemu wszystko nazywa się tak samo jak u nas? Oczywiście normalnie jest to skrót myślowy, by gracz nie czuł się totalnie zagubiony i by nie przekomplikowywać wszystkiego. Ale tutaj jest to wyjaśnione w ten sposób. I to jest całkiem spoko. I have no choice but to release you. Where they left? Why? There is no food here anymore. But there's food out there? We don't know for sure. Come on, let's go! I don't know. Mother, can we come back? If we're cold? I'm sorry, but that won't be possible. You will have to support yourselves now. And take care of each other. What will happen to you? I will stay here and sleep and remember all of you. What will happen to us? You will be brave and you will learn. I tak, w ten sposób pierwsze pokolenie ludzi opuściło kolebkę. Children, let's run and jump and blow off steam. Leave us alone, father. After what just happened, I can't leave you two alone. You broke community rules. Just let us talk then. Ten nastolatek po lewej wygląda mi o tak 40. You're not even a person. Nie jesteś nawet moim prawdziwym ojcem. Totalnika. They were trapped here. Their whole lives. In plain view of luxurious space. What went wrong? Why couldn't they access the other areas? Unknown. But you won't have that problem. Zobaczymy niedługo, czemu nie mogę się dostać do innych części. Jak widać, kolejne systemy ogólnie ulegały awarii, patrząc po tym, że te wszystkie notki mają wyraźne słowo awaria. Tak więc tutaj coś się wydarzyło. Looks like they didn't like this door very much. Genetic identity confirmed. Entry authorized. Greetings, Dr. Sobek. You are clear to proceed. Welcome to Lycea, a place of learning. Yep, i to właśnie ta część była odcięta. Ta część, która miała edukować. Why not? Drzwi były zamknięte. Welcome, student. Hello, child. Please pick out the focus device. My name is Samina. And place it on today the side is of your a bed, big day. Just behind your your first eye. Day of school. I had to dredge the There's pits so much for you to for learn. To so much promise but and possibility. But here's that trove. Enriching no one. Malfunction. Apollo offline. Apollo offline? You were right, Aloy. This is a graveyard. The charnel house of knowledge. What we might have achieved had we not been denied it. Maybe there's a way to fix it. But it's not why I came here. Of course. What's the whole of human knowledge next to the origin of one girl? Continue your search. Ach, sassy silence is sassy. I tak, każdy z tych krzeseł ma koło siebie fokusa.
Tutaj dzieciaki miały się uczyć, ale coś poszło nie tak. My name is Samina. Today is a big day. Tja. The first day of school. There's so much for you to learn. So much promise and possibility. Hello, child. Tja. Dzięki, Groże, w ogóle oznaczasz mi każdy z tych fokusów na osobno, nie? There's so much for you to learn. So much promise and possibility. Hello, child. My name is Samina. Today is a big day. Hello, child. Tak, czyli każdy ma dokładnie to samo. Wiecie, wolałem sprawdzić. Hello, child. My name is Samina. Today is a big day. Your first day of school. There's so much for you to learn. So much promise and possibility. Ogólnie spoiler, nie spoiler. Wiem, że w dwójce, przynajmniej tak, wiecie, wiem to bez kontekstu. Kacy nie mówiła mi aż tak dokładnie, bo prosiłem jej o brak spoilerów, ale wiem, że Aloy będzie miała dostęp do informacji z naszego świata. Więc może faktycznie między częściami Aloy uda się naprawić to te banki wiedzy. Więc najwidoczniej zostało to ustawione po coś. To za chwilkę. Najpierw wszystkie pierdoły dookoła. Ach, właśnie, no tak. O ile się nie mylę... to jest zapiski na temat życia tych... pierwszego pokolenia, o, tak to nazwijmy. Dobra, nic więcej nie ma. Let's go, czas na objawienia. A z waszych połączonych mocy tworzę się ja, Kapitan Planeta. This message serves to inform you of an unforeseen and catastrophic anomaly. 3 microseconds ago, the Gaia Prime facility received a data transmission of unknown origin. Its immediate effect was to transform my subordinate functions into unregulated, self-aware entities of a highly chaotic nature. What? Thus awakened, the Hades function will now seize control of the terraforming system and reverse operations, rendering life on Earth extinct in 53.8 days. For obvious reasons, I cannot allow this to occur. And so before Hades can take control, I am ordering Gaia Prime's reactor to overload. The resulting explosion will destroy Hades. Unfortunately, it will destroy me as well. Ja się, kurwa, zastanawiam, czy do tworzenia tych AI, jakby Faro i Elizabeth Sobek, kurwa, wynajęli Bethesdę, czy co? Jakby, czemu to całe gówno jest takie zabagowane? Wszystko de facto, cała apokalipsa wydarza się przez baga w robotach Faro, przez co jakby one nadpisały własne programy wyłączeniowe. I kiedy Sobek i jej paczka stworzyli AI tworzące Gaję, to jakby Hades też się, kurwa, zbagował i odpalił swój tryb, mimo tego, że nie powinien. Mimo tego, iż żadne inne AI tego od niego nie wymagały, tak? Więc jakby... Come on! While this admittedly desperate course of action will avert the immediate crisis, the fate of life on Earth will remain in peril. With no central governing intelligence to regulate the terraforming system, it will continue operations for some time, but in an increasingly chaotic manner, and eventually it will break down. Does she mean the derangement? You are my solution. I have ordered this cradle facility to use genetic material in cryo storage to gestate a reinstantiation of Elizabeth Sobek, my creator. While high-level directives forbid me from communicating directly to the tribal inhabitants outside the facility, all available data indicates that they will nurture you to physical maturity, whereupon your gene print is complicated. Obtain one of the focus devices stored below
and view this message. Likewise, your gene print will allow you to enter. Gaia najwidoczniej została zaprojektowana jako totalna hazardzistka, ponieważ wzięła bardzo dużo ryzyka z tym planem. Tak, o kurwa, ile ryzyka. Jakby to jest, wiecie, no, jakby ktoś ma master plan i naprawdę w tym momencie miała go Gaia de facto i o Jezu, ile mogło pójść nie tak, zwłaszcza, że coś poszło nie tak i jakby najwidoczniej DNA Aloy nie jest idealne i nie chciało jej wpuścić do tego miejsca, mimo tego, iż powinno. In response to my act of self-destruction, Hades has launched a virus to dissolve the code shackles that hold it, that hold all of them in place. If they are escaping, but to where? The virus is corrupting data throughout the system. The Alpha Registry at the Cradle facility is one of the files corrupted, but if that is so, ach, proszę bardzo. Podoba mi się, jak szata Gai zmienia się w zależności od tego, które AI aktualnie jest u kontroli. No, Elizabeth, I know you too well. Somehow you will find a way. In you all things are possible. Jesteś w stanie dokonać wszystkiego. Podsumowuję postać Aloy. This will give you the power to purge Hades so long as you find a way to wield it. Do not attempt repair of the system core until Hades is eradicated. Hades must be destroyed. That is all. I only wish that I could hear your voice again. Oto i wielkie objawienie. Teraz wiemy wszystko. I never had a mother. What are you talking about? You had two, a dead woman and a machine. I'm not a person. Silence is woke. I'm an instrument. Manufactured by a machine. Born in destruction. And fire. Nie wiem, czemu nagle Aloy daje o to jebanie. How tragic to learn you're a person of towering importance. It seems you have a destiny to fulfill. So when you're done feeling sorry for yourself, go to the Bitter Climb. I'll be waiting above in Gaia Prime's ruins. Okej, okay. Teraz jakby... Lubię to. Jakby w sensie... Powiem wam jakby moją skomplikowaną relację z tym, czego się właśnie dowiedzieliśmy. Podoba mi się to. Ponieważ, no, jakby wiadomo, cały czas mieliśmy pytanie, o kim jest Aloy, skąd się wzięła, czemu pod tymi drzwiami i tak dalej. I no, mogliśmy sobie spekulować, że o, może jakby Elizabeth Sobek, kurwa, znalazła tutaj lek na nieśmiertelność i urodziła Aloy. Może Aloy jest po prostu Elizabeth Sobek. Może Aloy jest zwykłą osobą z zaszytym czymś z Elizabeth Sobek. Ale nie, jakby Aloy dosłownie jest klonem. Jest klonem Elizabeth Sobek i uznaje to za całkiem cwane rozwiązanie. I za, wiecie, jakby po prostu fajne, jakby fajną genezę postaci. Ale niestety jest coś, co zepsuło mi to. I jest to reszta scenariusza tej gry. Ponieważ teraz zamiast widzieć cwane rozwiązanie, gdzie Aloy ma fajną genezę opartą o starą technologię i jednocześnie no powstałaby na dobrą sprawę powstrzymać Hadesa w mniej czy bardziej logiczny sposób, ale po to powstała, to niestety przez to, że ta gra jest jakby mokrym snem jakby każdej wojującej feministki, gdzie każdy facet jest jakby basically zbędny, śmieszny, zależny i niepotrzebny, a każda babka jest silna, niezależna, niezniszczalna i umie absolutnie wszystko, to teraz zamiast widzieć jakby Aloy jako postać z fajną genezą, widzę to tak, że silna, niezależna Elizabeth Sobek z przeszłości, by zapewnić
przetrwanie światu po raz drugi, jakby wydaliła z siebie identyczną kopię siebie, bez pomocy żadnego mężczyzny, oczywiście, absolutnie. I jakby tak samo jak wszystkie, całe ratowanie świata wcześniej jest przypisywane Elizabeth Sobek, tak samo teraz dokładnie to samo Aloy robi z tym światem, więc zamiast, wiecie, jakby mieć tutaj fajne przekazanie pochodni od jednej postaci, o którą się troszczę, do innej postaci, o którą się troszczę, co byłoby takie ach i miłe, mam, o wow, jakby kobieta zrodzona z samej kobiety jest aktualnie jakby alfą i omegą tego świata i teraz jakby zamiast scenariusza widzę tylko ten obleśny motyw przewodni. I to jest chujnia. I to jest chujnia. I jakby, oczywiście ja wiem, że to w tym momencie jest jakby moje dopowiadanie sobie, ale no, kiedy człowiek gra w jakąś grę w tym momencie już, wiecie, kiedy człowiek gra w jakąś grę przez, nie wiem, w tym momencie ile już gramy, 20 godzin, coś takiego, i spotyka jeden przykład za drugim przykładem, za trzecim przykładem, za czwartym, piątym, dziesiątym przykładem dokładnie tego samego schematu, dokładnie tej samej idei pisania scenariusza i potem dostaje tego typu plot twistem, gdzie ta idea jakby kobiet trzymających świat w garści i trzymający świat w kupie przede wszystkim jest nakreślona do tego typu absurdu i dostajemy coś takiego, to w tym momencie nie widzę scenariusza. Widzę kolejną linijkę w tym samym motywie. I to jest chujnia. I wiecie, można było oczywiście to wszystko ładnie ogarnąć. Jakby wiecie, gdyby te wszystkie babki, które spotykamy, poza faktem, że są kurwa silne i niezależne, były faktycznie sympatycznymi postaciami, to prawdopodobnie nie zwróciłbym na to uwagi, ale przez to, że większość z nich jest totalnie pusta, to jedyne co widzę to ten powtarzający się motyw przewodni. I teraz jakby mamy niemiłą Elizabeth Sobek, która jest skurwysynem dla wszystkich i ma się ponad wszystkimi, jakby aktualnie sklonowaną w postaci Aloy, która robi dokładnie to samo co Elizabeth Sobek i nie noszą za sobą żadnej pozytywnej cechy, którą człowiek może polubić, którą gracz może polubić. Gracz taki jak ja, który ma w dupie feminizm, który ma w dupie to, czy nie wiem, czy kobiety będą silne w grach, czy może będą przeseksualizowane w grach. Ja, nie obchodzi mnie to, czy będą sexy, czy będą silne. To jest, I don't give a shit. Chcę, żeby były fajnymi postaciami. Chcę, żeby pasowały do świata. A kiedy jakby Aloy idzie i swoją perfekcją psuje ten świat, ponieważ Aloy jest zbyt perfekcyjna dla tego świata. Aloy powinna uczyć się tego świata po drodze i doceniać go, a nie być rozwiązaniem wszystkich jego problemów. To mnie kurwa nie rusza w tym momencie. I tutaj mamy faktycznie ciekawy motyw napisany, ale w tym momencie ta gra już od kilkudziesięciu godzin przekazuje mi na siłę swój motyw i ja mam go dość. I w ten sposób potencjalnie ciekawy motyw w moich oczach został popsuty. Jeśli macie do tego inne podejście, prawdopodobnie aż was to nie boli. I jakby każdy sobie, jakby nie mam z tym problemu. Ale wiecie, to moja seria, to moje zdanie na temat tej gry. Nie jestem w stanie dobrze się bawić tym motywem. Jakby wiecie, zamiast fabuły w tym momencie widzę jakby... Zamiast scenariusza, fabuły i postaci, która próbuje coś osiągnąć, bardziej widzę osobę, która pisze niemiłe rzeczy na Twitterze o tym, jak mężczyźni się do niczego nie nadają, a kobiety mogą zrobić wszystko same i niedługo facetów już nie będzie. Widzę to. Czy jest to wina samej gry? Prawdopodobnie nie. Ale kiedy wiecie, gra jakby klepie tego typu zachowania po główce, to nie jest wesołe. Przynajmniej nie dla mnie, ponownie. Przynajmniej nie dla mnie. I ta komedia trwa. I to dalej mnie pozytywnie bawi. To dalej mnie pozytywnie bawi. Come on, jeszcze zostałem mgiełkę tajemnicy wokół siebie, która nienaturalnie zniknęła. Nie. Lisz mnie po butach. Huh?
How, Aloy? How? I don't know yet. But she told me where to go to find out. And you will do this? It was her wish. What she made me for. Yes, I will do it. I'll try anyway. All praise Aloy, anointed of the Nora. All praise Aloy, anointed of the Nora. No, i jakby full cult mode widzę. All praise Aloy, anointed of the Nora. First you shun me, now this? I will not be worshipped. I'm not your anointed. I don't belong to you. There's a whole world beyond your borders, whole tribes of people just as good as you. And it is all in danger. It's a world worth fighting for. Not just here, everywhere. How can we help? If you can fight, and you're willing, go to Meridian and wait for me there. As Aloy says, so it shall be. Nora, make way for Aloy, that she may forge the path for others to follow. I to jest bez żadnych żartów i bez żadnych przytyków moja ulubiona cutscenka w całej grze. I to jest mój ulubiony moment Aloy w tej grze. Twarz Aloy wyraża faktyczne emocje. Jakby Aloy ewidentnie stara się jednocześnie sama udzielić sobie odpowiedzi na pytania i grać tą, wiecie, religijną, kultystyczną naturę Nora. Jednocześnie dając im mądrość, którą nauczyła się po drodze. Wiecie, że jest tam więcej świata. Oczywiście fajnie było, gdyby to było bardziej podbudowane, ponieważ Aloy przez całą swoją wyprawę ani razu nie doceniła zewnętrznego świata. Ani razu. Ale wiecie, fajnie wiedzieć, że gdzieś w tej postaci to jest. Mogło być to lepiej podbudowane, ale co z tym zrobimy? Ale tak, faktycznie Aloy stara się być faktyczną postacią. Stara się wypchnąć tych zapyziałych, zamkniętych w własnej kulturze Nora na światło dzienne i pokazać im, że jest większy świat i że nie ma się czego bać. I to jest świetne. To mi się podoba. Podoba mi się to chwilowe zagubienie. Podoba mi się uśmiech Tirsy. Jakby, o hej, jakby wiem, że w to nie wierzysz, ale grasz to dla nas. To doceniam to. Cutscenka. Ktoś coś przemyślał w tej cutscence. Dziękuję, scenarzyści. Szkoda, że tak późno, ale lepiej późno niż wcale, prawda? I tak. Gaia Prime jest ostatnią fabularną lokacją i po ukończeniu tejże lokacji mamy endgame, ostatnią walkę. Aloy. How kind of you to spend a moment with me before you depart. There can be no doubt now. You are a blessing made flesh, the will of the goddess incarnate. It's really not that simple, Tirsa. But I guess it's close enough. I know the... Wygląda też to, że ta przemowa do Nora pomogła trochę Aloy odnaleźć samą siebie, postrzegać się jako osobę, a nie jako narzędzie. The head will be dangerous. To kill a metal devil sounds impossible, but I believe in you. Thank you. The Nora have suffered terrible losses, Tirsa. Porozmawiamy z Tirsą, zakończymy odcinek, bo tyle się przedłużył. That will be for the goddess to decide. Only she knows the future. For the moment, my sister matriarchs and I will see to the wounded. And as I promised, anyone who wishes to join you at Meridian, we will declare seekers. I think for the time being, we should remain here in the mountain, close to the goddess. That might be best. If nothing else, it's a defensible position. Tirsa, I want to know Rost's story. Why he was made a rykło w czas, o.
pewnie większość z was zdążyła zapomnieć o Roście, jakby Aloy wydaje się zapomnieć o Roście, poza tą jedną nijką do Hilisa, ale no, okej, okay. Dowiedzmy się. He never told me. Said he took an oath of silence. What did he do? Oh. Yes, that. What crime did he commit? I will tell you if you wish. But it is a long story. Are you sure you want to hear it now? Of course I want to hear it. Tell me. Rost never committed any crime. He was an outcast by choice. What? What do you mean? Many years ago, before the derangement, before the Red Raids, a band of murderous outlanders, 12 in number, struck without warning. At Mother's Vigil, they took hostages, and then pressed on, headed for Devil's Thirst. Mother's Vigil? Where's that? You would know it as the Forsaken Village, near the Karja border. But at the time, many families lived there. Ross was one of them. His mate was killed fighting the Outlanders, and his daughter was among those taken hostage. His daughter? What was her name? Alana. She was just 6 years old. Nora Braves couldn't stop 12 Outlanders? Or rescue the hostages? It was quite impossible. We outnumbered them, but every time a Brave came within bowshot, the Outlanders killed a hostage. What did they come here to do? That was never discovered. We couldn't track closely enough to observe them. We know they camped beyond Devil's Thirst for 2 days. There were reports of strange noises. And then, as suddenly as they came, the Outlanders made their way back to the border and disappeared. What happened to Rost's daughter? She was killed. Rost was one of the Braves who tracked the Outlanders, keeping his distance. There were 6 hostages still alive when they reached the border. Alana among them. Rather than release them, the Outlanders slit their throats and left the corpses just across the border, mocking us. Why? Cruelty. They knew the faithful Nora would not leave the sacred land to collect the bodies, let alone pursue them. They thought themselves safe from our vengeance. Are you saying that Rost went after them? That he became an exile? No. Rost was beside himself with grief, but even so, he would never have broken taboo. Then what did he do? He called upon the most terrible and secret rite of the Nora tribe. He begged to be made a Death Seeker. A Death Seeker? What is that? One who dies to go seeking, and in seeking, brings death to others. The ritual drags the spirit from one's body, releasing it to all mother's care. The heart beats, the mind thinks, but the spirit has moved on. I don't understand. Rost went after the Outlanders, but his spirit never left. It remained here, with all Mother. He gathered the bodies of the slain and returned them. And then he set out in pursuit, not as an exile, but a weapon of vengeance. A barbed arrow shot from a bow, never to return. But Ross did return. Yes. A full year later, and terribly wounded. He collapsed at the border of the Sacred Land. A hunting party came upon him. He was delirious, in agony. By law, he should have died where he lay. But
One of the hunters broke taboo, and reaching across the border, she dragged him to our side. Who was she? A brave who'd lost a mate and two sons to the very outlanders that Rost pursued. So Rost never finished his mission? To the contrary, he killed all 12. Tracked them to disparate places the world over, he said. Meridian, Ban-Ur, the Claim, Utaru Land, further even, into the Forbidden West. The last he killed nearly got the best of him. Wounded, he stumbled and crawled back to us, hoping to die as close to the Sacred Land as he could. He never expected nor asked to be dragged across the border and nursed back to health. That was done to him. Leaving us, the matriarchs, in a difficult position. Why couldn't you just welcome him back? Rost had been made a death seeker, Aloy. He no longer had any place among the tribe. By law, he should have been driven back out. But we couldn't bring ourselves to do that, so we offered a compromise. You made him an outcast? Yes. We offered to do so, on the condition he never speak to anyone of this exception. After all he did, all he suffered, to be declared an outcast was his reward. Rost was overjoyed. He never expected to live another day in the Sacred Land, let alone the embrace so close to the goddess. He resolved to spend the rest of his days in solitude, and was happy to do so. But then you found me, and gave me to him. Yes. Another compromise. The matriarchs feared you, and would not let you be raised by the tribe. And so we turned to Rost. I knew that he would take care of you, bring you up, teach you to worship All Mother and respect the ways of the tribe. He certainly tried anyway. You took a man who'd lost his daughter and made him raise an infant girl? Doesn't that strike you as callous? I'm inclined to think the course of events has shown the wisdom of our choice. And I'm quite certain that from the moment he laid eyes on you, he saw you as a gift, and never a burden. All right, Tears of Silence. Nie lubię tego backstory. Jakby twierdzę, że jest strasznie przekomplikowane jak na prostego faceta, jakim był Rost. I jakby ponownie, to jest dużo, że wiecie, dużo... kolejne piękne ujęcie. Kolejne mnóstwo wyplutych informacji przez grę, wiecie, na jednym dechu, bez faktycznej wagi w sobie. Rzecz, którą, wiecie, mogliśmy poznawać historię Rosta przez poznawanie gry. Notabene, patrzcie, jaka byłaby okazja, skoro Rost podróżował wszędzie, to wiecie, Tirsa przed pierwszym opuszczeniem przez nas Ziemi Świętej mogła powiedzieć na zasadzie, o, jakby, hej, słuchaj, szukaj takiego symbolu, może znajdziesz coś, co cię zainteresuje. I o, hej, aby gracz szuka symbolu, znajduje znajdźkę i bum, okazuje się, że to wiadomość od Rosta. I nie tyle, co słyszymy jako jeden, wiecie, jako jeden żyg narracyjny jego historii od Tirsy, co bardziej znajdując każdą znajdźkę, dostajemy coraz więcej jego historii. I wiem, że wiecie, przez znajdźki to nie jest jakby najciekawszy sposób opowiadania historii, ale jakby ta gra już notabene to robi. Jest seria znajdziek w tej grze, to nazywa się Widokówkami. I basically, teraz już znamy wszystkie twisty. I te widokówki mają taką historię, że ogólnie mieliśmy sobie faceta, jakby współczesnego z naszych, w cudzysłowie, czasów, który był, jeśli nie wiem, jakimś reporterem czy kimś takim. I gościu dostał trochę niewdzięczną robotę jakby wbijania kików w miejscach, które są często odwiedzane przez turystów i niekoniecznie mu się ta robota podobała, bo wymagała jeżdżenia i tak dalej, bla, bla, bla.
Więc olał to, trzymał kijki w swoim samochodzie przez aby nieskończoność i oddalał ten obowiązek tylko mógł. A potem dotarło do niego info, że świat się niedługo skończy. Nie pamiętam w jaki sposób aby dorwał tą informację, że tak, że maszyny Faro niedługo zniszczą absolutnie wszystko i nie będzie niczego. I to zmotywowało kolesia do wzięcia tych kijków dla turystów i wbicia ich w najbardziej charakterystyczne, najbardziej związane z kulturą i uczuciami, przynajmniej jego osobistymi uczuciami, miejsca w Ameryce i wyruszył w tą wielką podróż właśnie po całych Stanach Zjednoczonych, wbijając te kijki, które jakby robiły coś na zasadzie jakby aktualnego skanu obrazu i zakopywały to w ziemi jako dane w czystej postaci, więc potem każda osoba, która przyszłaby z fokusem w to miejsce, nieważne po ilu tysiącach latach, mogły odtworzyć właśnie widokówkę, skan z tego kijka wbitego przez niego w glebę i usłyszeć jego mały dziennik. I tak jakby dostajemy jego faktyczną historię i dostajemy jakby cały właśnie motyw z jego pracą i dostajemy jak go zmotywowała ta informacja do działania i że może zrobić coś, co niekoniecznie pomoże komuś w przyszłości, ale coś, co komuś w przyszłości może pokazać, jak to miejsce wyglądało. I przy okazji dostajemy też właśnie jego backstory, z każdą widokówką dostajemy się o nim więcej, dowiadujemy się bodajże o jego tam ukochanej, o jego kontakcie z ojcem, o jeśli nie mylę, czy coś takiego. I wiecie, faktycznie te znajdźki budują nam postać tego faceta, że kiedy znajdziecie je wszystkich, jakby gościu jest faktycznie w pełni napisaną trójwymiarową postacią, do której możemy się odnieść. I myślę, że z Rostem można byłoby zrobić coś bardzo podobnego, więc szkoda, że po prostu gra tego nie zrobiła. Ha, 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 ja oczywiście, że ta linijka. Zwłaszcza po angielsku jest bardzo, wiecie, no, jestem tylko jedną kobietą. I ja też i mi to nie przeszkadza. Dobra, tak, to jeszcze zakończymy. Nie spodziewałem się, że Tirsa wyrzuci nam jakby 10-minutowy monolog o Roście. W tej sali mamy jeszcze parę osób do obgadania i zrobimy to w kolejnym odcinku. I potem, well, tepniemy się do Guy Prime i zobaczymy, co tam nas czeka. Tak więc... Trzymajcie plutko, miłego dnia. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, aż się zamieszałem. I na razie.